Dzień dobry, witamy was w Lantwarowie. Albo jak pisał Maciej Kazimierz Srbiewski, Vicus Galli, czyli Pietuchowo. Dlaczego tę miejscowość nazywano Pietuchowo? Odpowiedź na to pytanie i nie tylko na to odnajdziecie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Władysław Syrokomle, opierając się na twórczości Macieja Kazimierza Srbiewskiego, miejscowość tę nazwał Pietuchowo. I Syrokomle znalazł legendę, że nazwa pochodziła od karczmy przydrożnej, przy której na drążku był umieszczony wizerunek kogucika. Jednak lirnik wiejski Syrokomle sugeruje, że być może ta nazwa Pietuchowo wiązała się z czupurnym charakterem tutejszych mieszkańców, którzy byli skorzy do bitki. Jednak prawdziwe źródła archiwalne wskazują na to, że na przełomie wieku XVI-XVII był dwór Litowaryszki oraz wieś Pietuchowo. Czasem dwór przeszedł przez metamorfozę, stał się lętwarowym, a gdy w połowie XIX wieku miejscowość ta staje się własnością hrabiów Tyszkiewiczów, Tyszkiewiczowie łączą Pietuchowo z Lętwarową i powstaje jedne Lętwarowo. Prawdopodobnie pierwsza osada powstaje tutaj na przełomie XI-XII wieku. Jednak jak wynika ze źródeł historycznych, dopiero od XVI wieku te tereny zaczynają regularnie być wspominane w dokumentach archiwalnych, na przykład w inwentarzach. Początkowo to było niewielkie osiedle, miejsce te należało do Chodkiewiczów, do Sapiechów, do Dąbrowskich, aż w 1850 roku te tereny zostały nabyte przez Józefa hrabię Tyszkiewicza. I właśnie wówczas zaczyna się prawdziwy rozwój Lantwarowa. Tyszkiewicz wybudował tutaj fabrykę gwoździ. Później powstają kolejne manufaktury wyrobów metalowych. Miejscowość rozwija się, zostaje przeprowadzona kolej. Kolejarze, pracownicy fabryki mieszkają tu na stale, więc pojawia się potrzeba zbudowania szkoły. W 1896 roku wybudowano pierwszą szkołę ludową. Ludową oznacza z rosyjskim językiem nauczanie. Jednak w okresie międzywojennym już tu działała nowa szkoła wybudowana przez Tyszkiewiczów. Dzisiaj w Lantwarowie działają placówki oświeceniowe z polskim językiem nauczania oraz z deskim językiem nauczania. A w 1949 roku Lantwarowo otrzymuje prawa miejskie, więc to jest bardzo młode miasto. W latach 1861-1862 przez Lantwarów przełożono kolej żelazną łączącą Warszawę z Sankt Petersburgiem. Właśnie to stało się bodźcem do rozwoju tej miejscowości. W 1871 roku wybudowano ten wspaniały dworzec. Ciekawostką jest to, że na tym dworcu zrobiono specjalne pomieszczenie dla cara, gdyby ten chciał odpocząć w trakcie podróży. W czasie I wojny światowej jedno z pomieszczeń dworca zamieniono w cerkiew. W czasie II wojny światowej Lantwarów znalazł się w terenie, w którym operowała 3 Brygada Armii Krajowej Szczerce. Dlatego zbierano informacje na temat obsady nieprzyjaciela w samym Lantwarowie. Jak wynika z raportów, które zebrał Tomasz Balbus, wiosną 1944 roku w Lantwarowie nie było poważnych sił zagrażających tzw. Trójce, Brygadzie Szczerce. Było to zaledwie kilku funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, 30 żołnierzy Baumschutz ochrony dróg kolejowych, także pluton policji lotewskiej. I dopiero w czerwcu 1944 roku z pobliskich Rudziszek oraz Hanuszyszek do Lantwarowa sprowadzono 3. kompanię 253. batalionu policji litewskiej. Staraniem Władysława Hrabiego Tyszkiewicza w 1905 roku władze carskie zezwolili na budowę nowej świątyni. Zbudowano tymczasowy kościół, a w roku 1908 założono parafię. В году 1910 розпочалися будови нової святині, які зостали укінчені в року 1929. В святині позостали автентичні мальовідла, яких співавтором є Єжи Гопе. Місцевий неороманський костіл під визванням Звістування Найсвятої Марії Панни
був взорований на Медюлянській святині Санта Марія де ля Грація, в якій знайдується автентичний фреск Леонардо да Вінчі. Овшем, не мусі то дивіть, бо косіл в Лянтварові рівніж був проєктований через Влоха. В подзем'ях святині знайдується крипта фундаторів грабів Тишкевичів. В Лянтварові знайдемо палац резиденції грабів Тишкевичів, який зостав збудований в другій полові 19 віку ведлук проєкту Густава Шахта в стилю ангельсько-готицький. Доокола палацу знайдується парк, який зостав запроєктований через Едуарда Андре. В часі Першої війни світової в палацу урządzono шпіталь, в якому лікарем працював сам грабя Юзеф Тишкевич, а його жона і цурки працювали як опілінгнярки. Палац в часі Першої війни світової зостав моцно знищений. По Другій війні світовій палац зостав знаціоналізований, а в його будинку уміщено адміністрація фабрики диванів. А дійсно триває праця відбудови давньої світності того палацу. Захенцем до субскрибування нашого програму, а також можете зостати спонсорами програму за допомогою платформи Patreon.com. Дякуємо за увагу і до побачення в наступних програмах. Напевно!